Zapraszam na szybką prezentację Solarisa Urbino 18 III generacji KM Łomianki. Ale zanim przejdziemy do sedna to zostaw łapkę w górę, suba i dzwona. Zapraszam do oglądania. Autobus różni się układem siedzeń w stosunku do Urbino 18 III MZA. W KMU po prawej są cztery siedzenia naprzeciw i miejsce dla wózka inwalidzkiego po lewej. A w MZA po prawej jest miejsce dla wózka dziecięcego, a po lewej dla inwalidzkiego. Wewnętrzne wyświetlacze relacyjne są po lewej stronie w przeciwieństwie do takich samych pojazdów MZA. Pojazd, według mnie, jest jeszcze bardziej wygodny niż takie same MZA, szczególnie, że w tylnej części pojazdu jest miejsce dla wózka dziecięcego. Oto dodatkowe ujęcie całego pojazdu od kabiny kierowcy po tylną szybę. Autobus z zewnątrz praktycznie nie różni się od tych MZA, tylko ma mały wyświetlacza tylko na numer z tyłu pojazdu. Moja recenzja. Plusy, bardzo dobrze zagospodarowane wnętrze, świeżutkie, wygodne fotele, dobra klima, dobre wygłuszenie minusy. Sip się gubi i ucina zapowiedzi, na przykład, zamiast następny przystanek, zajezdnia Żoliborz. Przystanek na żądanie, jest następny przystanek, zajezdnia Żoliborz. I tak ścinał komunikat co drugi przystanek. Kierowca chyba trochę nie wiedział, jak co i gdzie z kierowaniem. Autobus wył, jakby jechał 100 km na godzinę, a jechał 2 km na godzinę. Tylne drzwi się zdefektowały jak zajechał na Młociny, ale kierowca naprawił je. Historia, autobusy zwyczajnie są po prywaciarzu z Lublina, któremu się chyba okres na obsługę tymi autobusami skończył. Autobusy te zwyczajnie odkupiły łomianki, że względu na konieczność obsługi w szczycie niektórych linii przegupowcami.